Słychać. Postawcie bardzo proszę plusiki. Super, dziękuję. Czyli rozumiem, wcześniej to nie było połączenia, tak? Dobrze, fajnie. W takim razie wszystko działa. Nie wiem, co tam się zadziało, że nie było mnie widać, nie było mnie słychać, ale dobrze, że wszystko się udało. A święta się zbliżają. Święta się zbliżają, będziemy dzisiaj rozmawiać o prezentach. No i jak życie pokazuje, bardzo często jest tak, że nie mamy za dużo czasu na robienie prezentów, albo może nie tyle, że nie mamy za dużo czasu, co pomysłów nam na przykład brakuje, albo czasu nam brakuje, albo no, sytuacja związana z COVID-em jest taka, że jesteśmy w pewnych momentach ograniczeni, więc pomyśleliśmy za Was, co możemy tutaj wykombinować i zrobiliśmy to tak, że macie przykładowe zestawy prezentów i macie też punktację od razu, więc myślę, że to jest fajny pomysł. Patrycja jak zawsze super pomysł podrzuciła, więc będzie zestaw z produktami, tak? Będzie też punktacja. Oczywiście to wszystko jest takie przykładowe. Możecie zrobić własny zestaw, możecie coś do takiego zestawu dorzucić. No i też mniej więcej zorientować się i cenowo, jak to wygląda, i też jak to punktowo wygląda. Myślę, że dla Was jest to bardzo ważne. I przygotowałam zestawy, no, można powiedzieć, absolutnie dla wszystkich. Różna cenowa kategoria. Dla, no, praktycznie dla wszystkich. Dla babci, dla dziadka, dla kobiet, dla różnych kobiet na różnym poziomie. No, nieważne, czasami jest tak, że nagle ktoś do nas przyjedzie, ktoś nas odwiedzi, a nie będziemy mieć czegoś na prezent, więc warto też mieć jakiś drobiazg. No dobra, ja nie będę więcej przedłużyć, po prostu zobaczycie sami, jak to wszystko wygląda z tej prezentacji i już będziecie robić swoje wnioski. Dobra, pierwszy zestaw to będzie zestaw dla sportowców. Czasami, no, mamy, prawda, czasami, no, mamy znajomych, mamy w rodzinie kogoś, mamy, no, nieważne, brat, kuzyn i tak dalej, i nie wiemy, co dać na prezent dla takiej osoby, która lubi sport. I na przykład, co możemy tutaj dać na prezent. Od razu zobaczcie, jak wygląda tutaj cena tego zestawu i jak wyglądają punkty. W zestaw wchodzi krem do ciała, plaster w płynie, żel wzbogacony w argininy i glicyny i bawełniane skarpetki z punktowo naniesionym turmalinem. Pomyślałam, że dla sportowców to jest bardzo fajny zestaw. Dlaczego? Dlatego, że sportowcy, osoby, które lubią sport, bardzo dużo trenują i no, mają pewne obciążenia. Oczywiście przede wszystkim obciążenia są na stałe i szukają różnych preparatów, które, no, będą pomagać w treningu i nie będą obciążać stawy. I takim produktem jest nasz płynny plaster. Uważam, że jest fantastycznym produktem.
jest wygodnym, jest rozgrzewającym, ale nie pali. Bardzo dobrze no, nasz organizm przyjmuje ten tak zwany plaster. Dlaczego? Dlatego, że postać, jak sama nazwa mówi za siebie, jest płynna i dlatego, że jest bardzo wygodny. Najczęściej oczywiście cierpią kolana, to może być też nadgarstki, mogą być łokcie. I posmarować się przed treningiem takim plastrem, uważam, że no, sama też stosowałam, więc wiem, jak to jest, jak to później wygląda trening, jest no, o wiele przyjemniejszy i, no, i nawet jest łatwiejszy. Plaster działa w taki sposób, że podczas treningu nasz organizm się rozgrzewa, krew szybciej pracuje i ponieważ temperatura naszego ciała się podwyższa, to ten plaster jakby, no jakby zaczyna lekko rozgrzewać. Nie ma nieprzyjemnego uczucia, nie ma takiego uczucia, że piecze, że chce się to zmyć. Jest bardzo przyjemnie, jest poza tym też plaster działa, no można powiedzieć przeciwbólowo, przynajmniej nie ma dyskomfortu przy stosowaniu takiego plastra. I myślę, że osoby, które trenują, będą bardzo zadowolone z takiego prezentu. I ten plaster jest na tyle dobry, że może być i nawet dobrze byłby też dla osób, które nie prowadzą aktywnego trybu życia. Wręcz przeciwnie, to tryb życia taki siedzący, długo siedzą, dużo jeżdżą samochodami i a ponieważ długo siedzą, no to wiadomo, pozycja siedząca też nie jest dobra dla naszego organizmu, jest obciążony nasz kręgosłup, są obciążone też stawy i głównie stawy kolanowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy siedzimy, to nasze kolano znajduje się w pozycji zgiętej i rzepka dociska staw. I w krew, wiadomo, wtedy słabo krąży i do komórek nie dociera, albo no, dociera, ale słabo tlen i co też, no, powiedzmy tak, niekorzystnie wpływa na stawy. I potem możemy słychać takie nieprzyjemne jakieś skrzypienie, nieprzyjemne jakieś tam stukanie, pukanie i to wszystko jest związane z tym, że mało ruchu i nie wytwarza się płyn w odpowiedniej ilości, w jakiej powinien być. I skoro tak się dzieje, no wiadomo, tutaj oczywiście już nie będę mówić, że więcej się ruszajcie, to tak już jasne, prawda? Ale oczywiście najlepszym ćwiczeniem jest chodzenie po schodach albo kręcenie rowera, to jest dla stawów kolanowych, ale skoro nie ma takiej możliwości często w taki sposób ćwiczyć albo chodzić, no to wtedy używamy takiego plastra. W każdym bądź razie działa czy nie, spróbujcie. Każdy organizm jest inny i każdy musi to na sobie po prostu sprawdzić produkt. Dalej, w tym zestawie jest też żel wzbogacony w argininę i glicynę. Dlaczego on jest tutaj? W tym zestawie się znajduje, dlatego, no właśnie, to wszystko dla sportowców jest takim produktem, na który
zwracają osoby ćwiczące szczególną uwagę, szukają takich produktów, więc na pewno nie będą zdziwione, ale będą wdzięczne, bo taki produkt jest bardzo potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że podczas treningu zawsze nasz organizm pracuje maksymalnie i na najwyższych obrotach i więcej się traci mikro-makroelementów, a także różnych aminokwasów, więc jest niedobór i człowiek powinien sobie dostarczać z zewnątrz. Oczywiście odpowiednie odżywianie, ale też i w postaci suplementacji. Więc taki produkt myślę, że jak najbardziej jest wskazany, jest bardzo wygodny, jest w saszetce, jest, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to jest L-arginina, tak? Ona jest wskazana absolutnie dla wszystkich, ale no, tak jak już wspomniałam wcześniej, osoby, które ćwiczą, bardziej tego aminokwasu potrzebują. I w ogóle z wiekiem nasz organizm też ma większe zapotrzebowanie na mikro-makroelementy, na aminokwasy. No wiadomo, wszystko z wiekiem się zmienia i zmniejsza się też. Znaczy ten żel jest wzbogacony jeszcze o glicyny i witaminę B5. No, witamina B5 tutaj u nas jest takim przewodnikiem, która, no, powiedzmy tak, pozwala lepiej się wchłaniać tym składnikom. A glicyn też jest aminokwasem, też jest w naszym organizmie, też z wiekiem albo z różnych powodów, chociażby z powodu stresu, często tracimy. I to jest aminokwas, który dobrze, znaczy reguluje stres w naszym organizmie. Stres to są wolne rodniki. Stres niszczy komórki i wiele innych rzeczy jeszcze robi, znaczy nadmiar stresu, a glicyna w taki łagodny sposób uspokaja nas. Lepiej śpimy wtedy i no, lepiej funkcjonujemy. Nasz system nerwowy jest no, po prostu bardziej regulowany. Dobrze. No myślę, że jasne, tak, z tym zestawem. Aha, tam są jeszcze skarpetki turmalinowe. No o turmalinie jeszcze dzisiaj powiem. A skarpetki też myślę, że absolutnie każdy doceni. Nieważne, sportowiec czy nie. Ponieważ skarpetki z turmalinem zmniejszają uczucie ciężkości, mają takie delikatne działanie rozgrzewające i no, ponieważ osoby, które ćwiczą, często mają problemy z mięśniami, czyli znaczy problemy, nie z problemy z mięśniami, tylko jakieś tam dolegliwości po treningu. I skarpety, powiedzmy tak, troszkę załagodzą te wszystkie problemy, te dolegliwości. Tutaj mamy zestaw dla kobiet aktywnych. Zestaw, jak widzicie, pod numerem 1. Będzie kilka tych zestawów. Dlaczego? Dlatego, żeby mogli się sobie tutaj, no być może dla różnych kobiet wybrać, po pierwsze, po drugie będzie różnić się oczywiście kategoria cenowa. I zrobiłam tutaj zestaw z serii Oceanridge. Dlaczego? Dlatego, że to jest seria taka uniwersalna, jest absolutnie dla wszystkich i absolutnie pasuje dla każdego wieku. I dla każdego typu skóry. W tym zestawie jest hialuronowy serum do twarzy,
fluid do powiek i maseczkę do twarzy z wyciągiem z lierzosej i alg. Mało tego, to tutaj jest jeszcze gratis dwie sztuki tej maseczki. Myślę, że zestaw jest fantastyczny pod względem cenowym, pod względem punktowym i oczywiście tym, co zawiera ten zestaw. Osoba, która dostanie taki zestaw, absolutnie będzie zadowolona. Dlaczego? Dlatego, że no nie znam jeszcze osoby, która nie byłaby zadowolona z serii oceny Rich. Ja po prostu nie znam. Mamy dużo różnych serów, jak wiecie, ale ten można brać w ciemno i absolutnie każdy na sobie odczuje efekt tego serum. No dlaczego? Dlatego, że jest tak, serum hialurynowy, serum, które będzie wyjątkowo nawilżać skórę, ma bardzo fajną konsystencję, ma dosyć sporo tego kwasu hialurynowego, jest bez parabenów. Co my tutaj w nim dostajemy? Oczywiście nawilżanie, rewitalizację i walka ze zmarszczkami. Dlaczego zmarszczki powstają? Przede wszystkim dlatego, że skóra jest sucha i musimy skórę nawilżyć. Dlaczego jest kwas hialurynowy? Dlatego, że nasza skóra w pewnym wieku zaczyna tracić ten kwas i nawet nie tyle, że w pewnym wieku, ile potrzeby skóry różnią się i w różnych okresach i naszego życia i pory roku skóra potrzebuje różnych składników i w kwas hialurynowy nasza skóra potrzebuje tak naprawdę zawsze i zmarszczki będą powstawać oczywiście przy suchej skórze, a sucha skóra z różnych powodów może się pojawiać, była tłusta, a teraz jest sucha, albo jest tłusta i jest odwodniona i trzeba wiedzieć i pamiętać oczywiście o tym, że skóra tłusta też potrzebuje nawilżania. Poza tym oczywiście ultrafiolet, zapominamy o tym, że trzeba używać kremu z filtrem, że trzeba pić dużo wody, że no, niestety my się starzejemy, prawda? I albo jakieś robimy błędy w podstawowej pielęgnacji skóry, więc nam ten serum jakby no, wszystkie te problemy od razu nie załatwia. Jest, ma bardzo aktywne działanie. W tym zestawie też dołączyłam maseczkę. Dlaczego akurat maseczka? Dlatego, że maseczka działa, ma działanie liftingujące. To raz. Po drugie, moim zdaniem ta maseczka działa natychmiast. I z maseczkami jest tak, że każdą maseczkę my musimy sprawdzić na sobie i nie jest tak, na przykład będzie siedzieć pięć kobiet, zastosujemy tą samą maseczkę i każda z tych kobiet na różny sposób poczuje działanie tej maseczki i po prostu no, wtedy kobieta wie, działa albo nie działa i składniki mogą być no, najcudowniejsze, tak? Tylko no, to po prostu jest związane z naszą skórą. Przyjmuje, nie przyjmuje, działa, nie działa. I no, składniki tej maseczki mnie na przykład bardzo się podobają i ja uważam, że one są takie dosyć neutralne. Chodzi mi oczywiście o sproszkowany jeżowiec wraz z ikrą, bo to jest taki główny składnik tej maseczki. I dlaczego? Dlatego, że neutralny. Dlaczego? Dlatego, że ma no, bardzo dużo witamin, które no, zawsze nasza skóra potrzebuje. To nie jest tak, że mamy nadmiar, nasza skóra
odrzuceń, nie ma czegoś takiego. Nasza skóra zawsze jest narażona na stresy i nawet demakijaż to też dla naszej skóry stres. Więc codziennie tak naprawdę narażamy. Więc witaminy są bardzo potrzebne, potrzebne są też lipidy, potrzebne też aminokwasy, a tutaj jest aż 17 i co też takim neutralnym i dobrym składnikiem, takim, znaczy dobrym, prawidłowym, ja bym powiedziała, pod względem takim kosmetologicznym i które no, uwielbiają chyba wszyscy kosmetolodzy, to są algi. I nie ma czegoś takiego, no po prostu nie ma czegoś takiego, że algi nie zadziałają. I to, co mówiłam, że każdą maseczkę musimy sprawdzić, to i wiedzieć wtedy działa, nie działa, mam maseczek bardzo dużo, to tą maseczkę mogę polecić w ciemno, bo wiem, że ona podziała. Dlatego wybrałam tą serię i no i dwie maseczki w tym zestawie jakby jest i możecie potem zapytać tą osobę, jak działanie tej maseczki. Jakichś skutków ubocznych przy stosowaniu tej maseczki ja, no, nikt przynajmniej się nie skarżył, nie mówił jak na razie. Jest dosyć prosta w stosowaniu, trzeba ją rozrobić, można w wodzie, można w zielonej herbacie, można w mleku i dodatkowo jeszcze będzie skóra wzbogacona o proteiny mleka, więc to też jest dobra rzecz, można w śmietance. No tutaj już jest dowolne pole do popisu, taka ciepła, ten płyn, musi, w którym będziecie rozrabiać, musi być ciepły i wtedy nakładać się na twarz. Nieważne czy będziecie płatkiem, znaczy wacikiem, czy pędzelkiem, najłatwiej, najwygodniej pędzelkiem albo nawet rękami. I potem po prostu pytajcie jak. Ja myślę, że osoba, która raz użyje, to będzie zawsze wracać i w połączeniu jeszcze z serum, to będzie bardzo zadowolona. Tak, jedźmy dalej. Kolejny zestaw i też jak widzicie już jest numer 2 i jest już inna kategoria cenowa, oczywiście inna punktacja, to jest moim zdaniem to jest taki zestaw, który wiecie tak na szybko albo taki drobny prezent, albo chcecie dla koleżanki zrobić prezent, albo chcecie, albo trzeba po prostu mieć coś takiego w domu, bo nagle ktoś się pojawił, ktoś albo po prostu go mieć. Jest wygładzający, znaczy tak, seria z placentą i wygładzający krem do twarzy i tonik do twarzy. Jak widzicie, w tych zestawach nie ma całych serii, tak? Z całej serii ja wybrałam kilka produktów. Albo z serii kilku produktów, albo ogólnie z naszych kosmetyków kilka produktów. Tak, moment, czytam. Pani Kamila napisała, osoby, które mają uczulenie na owoce morza, jedzenie może uczulić, ale to są wyjątki. Bardzo dobra uwaga, rzeczywiście tak może się stać, ale to no to są rzeczywiście bardzo takie wyjątki i ja osobiście na razie z tym się nie spotkałam, na szczęście, ale jeżeli są takie sytuacje, albo no, są takie osoby, to rzeczywiście trzeba wziąć to pod uwagę. Także dziękuję Pani Kamilo. Dobra, jedźmy dalej. Wracając do tego zestawu z placentą. Dlaczego placenta? Dlatego, że no, uważam, że to jest składnik dosyć ciekawy. Dlatego, że placenta jest bardzo podobna do struktury naszej skóry, do składników naszej skóry, dlatego ona jest no, teraz wykorzystywana w pielęgnacji. I
Ale oczywiście ona jest oczyszczona od wszystkich hormonów. Tutaj nie ma jakichś substancji, które w jakiś tam sposób mogą nam zaszkodzić, więc tego nie trzeba się bać. Absolutnie, ale tutaj, jak widzicie, dwa produkty. To jest tonik i wygładzający krem. Dlaczego tonik? Dlatego, że tonik z całej serii jest takim pierwszym produktem i najważniejszym, moim zdaniem, bo on jakby zaczyna proces pielęgnacji, tak? Ja nie nazywam tonik jako produktem oczyszczającym dla mnie i zresztą co zawsze ja mówię na swoich spotkaniach, że tonik już jest takim produktem pielęgnacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że jak zauważyliście, używacie toników, mam nadzieję, że naszych toników, oni mają taką lekko galerowatą konsystencję, jest taka trochę gęsta i taka konsystencja powinna być dodatkowo nawilża skórę i przygotowuje skórę do wchłaniania kolejnych preparatów. Poza tym nie ma parabenów, nie ma alkoholu, co jest bardzo ważne, bo w takim zwykłym, niezwykłym może, dlaczego niezwykłym? Dlatego, że na przykład toniki z L'Oreal mają alkohol. A osoba, która nie zna się na składnikach, osoba, która, taka przeciętna kobieta, idzie do Rossmanu na przykład, nie chcę nic złego powiedzieć na Rossman, dobra, niech będzie, idzie do drogerii, kupuje tonik, który zobaczyła w reklamie, w telewizji, tak, i kupuje, bo chce, wcale nie kosztują tanio produkty z L'Oreal albo z Garnier. A tam skład jest taki, że głowa mała i na pierwszym miejscu będzie stał, na drugim, na pierwszym woda, na drugim będzie stał alkohol. A tutaj mamy wyciąg z placenty, mamy wyciąg z oczaru, które działa uspokajające, wygładzające, przeciwzmarszczkowe i jakby wzmacnia naszą skórę, bo poprawia elastyczność, jest hialuron sodu, który jest jako kwas hialuronowy, tak? Nie zostawia takiej lepkiej, nieprzyjemnej warstwy na skórze, nie ściąga skóry, co jest najważniejsze też, bo po niektórych tonikach właśnie jest takie uczucie, że chce się natychmiast położyć jakiś krem. To jest to, a drugim produktem to jest właśnie krem wyrównujący, a na pewno wiecie, że w serum, przepraszam, Boże, co ja mówię w serum, w zestawie, nie w zestawie, w całej serii jest kilka kremów. I często bywa tak, że my nie wiemy, jaki krem nawet dla siebie wybrać. My na przykład chcemy tą serię, ale nie wiemy, od jakiego kremu zacząć, bo tam trzy kremy do twarzy, krem pod oczy, dosyć bogata jest seria. Ja zawsze polecam wybierać krem, jeżeli nie wiecie, wybierać krem wyrównujący, czyli wygładzający, może tak. Krem, który jest dla wszystkich, on jest takim moim zdaniem unikatowym kremem, ja go bardzo lubię i kiedy mówię o tej serii, to zawsze polecam mieć ten krem każdej kobiecie. Dlaczego? Dlatego, że on w jakiś magiczny sposób potrafi rozwiązać każdy problem. Ja nie wiem, z czym jest to związane, że akurat z całej tej serii właśnie tak działa ten krem. No owszem, dobrze, mamy wyciąg z łożyska, mamy tutaj olejek zarobku pszenicy, który fantastycznie zmiękcza na skórek. Mamy wyciąg z oczaru wirginijskiego, z propolisy, który działa, być może propolis właśnie tak działa, bo ma bardzo szerokie działanie. Aloes, kwas hialuronowy i tokoferol. No może ze względu na to, że jest propolis. W jaki sposób ten krem działa? On potrafi
Potrafi tak wygładzić, znaczy tak, zmiękczyć naskórek, nawilżyć naskórek, bo czasami jest tak, że skóra jest przesuszona i używamy różnych dobrych kremów, a no, coś się stało, że nam, nasza skóra buntuje się, powiedzmy tak. I ten bunt może u niej trwać parę dni, może tydzień, a może i na miesiąc się zaciągnąć. Dalej, ten krem potrafi rozjaśnić przebarwienia. Ten krem potrafi pomóc przy wypryskach, przy trądziku, albo przy takim no, początkującym, znaczy zaczynającym się trądziku, tak? Czyli coś się stało, co nie wiadomo z jakiego powodu, czy nieważne co, coś się pojawiło na twarzy. I ten krem właśnie tak działa, że jakoś tak wszystko znika. Dlatego ja polecam każdej kobiecie mieć ten krem w łazience. Nie trzeba go używać non-stop. Nie musicie, bo być może macie oczywiście na co dzień swoje tam jakieś już ulubione kremy, zestawy, tak i tak dalej, a ten krem po prostu no, jest taka odskocznia w bok, tak, żeby no, naprawić coś, albo po prostu, żeby pozwolić skórze troszkę odpocząć od tej pielęgnacji na co dzień, którą my stosujemy. Dlatego wybrałam ten krem, dlatego on tutaj jest i myślę, że wszystkie produkty, które dzisiaj będą w tych zestawach, no naprawdę wybierałam tak, żeby te produkty były wyjątkowe. Żeby, ja nie mówię o tym, że wszystkie inne tam nie, no bo mamy bardzo dużo, tak, ale będziemy dawać prezenty być może osobom, które jeszcze ni razu nie próbowali nie próbowali naszej firmy, nie próbowali naszych kosmetyków, nie wiedzą, więc od czegoś trzeba zacząć, prawda, i żeby nie zacząć bombardować czymś, no, żeby nie dać za dużo, powiedzmy tak, tylko dać, wiecie, takie cynk, takie no, degustacje. I żeby rozkochać, tak powiem, rozkochać w naszych produktach. Jedźmy dalej. Kolejny zestaw też, który bardzo lubię, na który trzeba zwrócić uwagę i też zobaczcie punktację, zobaczcie cena, nieduża, 112,30 suma, 18,80 punktacja, tak, czasami jest tak, że nam te punkty potrzebne są, no, żeby coś tam ewentualnie dodać, prawda, do ogólnej takiej punktacji, a czasami po prostu no, chcemy coś dać w prezencie, nie wiemy co, a też zależy nam na to, żeby ten prezent nie był jakiś tam super wyjątkowo drogi, ale jednak, żeby osoba była zadowolona, bo przecież nam nie chodzi o to, żeby kupić, byle kupić, prawda, bo my wydajemy pieniądze na to, my wkładamy w to swoją energię, prawda, i my chcemy też mieć ten, wiecie, coś za coś, prawda, o to chodzi, żeby z powrotem też była jakaś reakcja, nam o to chodzi, prawda. I w tym zestawie jest intensywny kompleks do skóry wokół oczu i locjon. I locjon też jest, no, ma podobną konsystencję jak i ten tonik z placenty, też ma taką lekką galerowatą konsystencję, taką gęstawą. Ma bardzo fajne działanie, bo tutaj no, dosyć sporo takich aktywnych składników, tutaj oczywiście najważniejszy jest wyciąg z macierzyka. Nie, ale dodatkowo tutaj oczywiście jest po prostu no, mnóstwo takich
tradycyjnych chińskich roślin i jeszcze połączenie nanotechnologii. I płatki te no, wokół oczu to są po prostu wyjątkowe. Jak wiecie, mamy kilka takich produktów do pielęgnacji oczu. Mamy różne płatki, prawda? Moim zdaniem, jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to zróbcie ten prezent. Jeżeli zastanawiacie się, jakie płatki wybrać. Nawet nie mówię teraz o tym zestawie, nie mówię o świętach. Tylko ogólnie, jeżeli chcecie komuś dać płatki, to dajcie ten taki prezent. Dlaczego? Dlatego, albo doradźcie. Dlaczego? Dlatego, że no, po pierwsze, ten tutaj jakby ten kompleks ma dwa preparaty. Mamy aż 100 płatków pod oczy i na powiekę, bo to jest też bardzo wygodne, że nie tylko pod oczy mamy, ale ten płatek nakłada się na całą powierzchnię. I mamy jeszcze taką esencję, która się używa po stosowaniu tych płatków. Głównie na co działają te płatki? Głównie na likwidację opuchlizny, nawilżenia skóry i delikatny lifting. Bardziej będzie tutaj walka, oczywiście, jeżeli ktoś ma tendencję do opuchnięcia, no to może śmiało liczyć na taki produkt. I co jeszcze trzeba wiedzieć? Nie trzeba zmywać oczu po stosowaniu tych płatków. To, co zostanie, nakładamy na 20 minut, to, co zostanie, rzadko kiedy coś zostaje, najczęściej skóra pije i no, płatek robi się praktycznie suchy. I potem trzeba wklepać tą esencję, która się znajduje w tej malutkiej buteleczce, to jako, no to jest takie masełko, można powiedzieć. Tak, no to takie masełko. Zamiast kremu jakiegoś pod oczy. I dobrze byłoby trzymać takie płatki w lodówce. No, tak praktyka pokazuje, że tak to byłoby najlepiej. Dobra. Pytanie od razu. Pani Sylwia pyta, można połączyć te płatki z kremem z węży pod oczy na cień? Czy można połączyć te płatki z kremem z węży pod oczy na cień? A jak pani chce połączyć? Czy pani chce najpierw posmarować kremem i dopiero potem na to płatki, jeżeli ja tak to zrozumiałam, proszę mnie poprawić, jeżeli nie, to lepiej tego nie robić. Dlaczego? Dlatego, że jest, jak widzicie, sama nazwa mówi, jest intensywny kompleks, dosyć intensywny kompleks, więc nie mieszajmy tutaj jeszcze węża i dosyć sporo aktywnych składników znajduje się w tych płatkach. Czyli co, najpierw płatki pod oczy, a na to krem. Czyli nie, najpierw stosujemy, dobra, okej, chyba zrozumiałam. Najpierw stosujemy płatki, po 20 minutach nakładamy krem pod oczy. Tak, oczywiście w taki sposób można. Zamiast tej esencji, która tutaj w tym zestawie się znajduje, może być każdy inny krem. Rozumiem, że o to chodziło. To w taki sposób można, tak. Jedźmy dalej. Zestaw dla bizneswoman. No, dosyć też taki, moim zdaniem, dosyć fajny zestaw. Od razu różni się cenowa kategoria, prawda, i punktacja. Punktacja jest przepiękna, aż 103 punkty. I to jest urządzenie do fotoner, czyli urządzenie do kompleksowej koloryterapii i terapii ultradźwiękami i hialuronowe serum do twarzy.
No, to jest dosyć taki poważny prezent i bardzo taki działający. I od razu, no, efekty będą oczywiście widoczne. Dlaczego? Dlatego, że to jest dosyć fajny gadżet. Fotoner, który no, daje nam jakby kilka fajnych sposobów oddziaływania na skórę. Mamy tutaj terapię ultradźwiękami, która daje nam mikromasaż na poziomie komórkowym, dosyć głęboko wnikając, a my tego jakby nie odczuwamy, bo to jest bardzo przyjemny zabieg. Mamy koloroterapię. No, ostatnio bardzo dużo się mówi o koloroterapii i że w ogóle brakuje nam na co dzień kolorów i dobrze byłoby urozmaicić swoje życie, czyli nasze, no, urozmaicić życie. No, żartuję oczywiście, ale mówią nawet, że trzeba patrzeć na kolorowe rzeczy. Dosyć sporo czarnych, szarych tonacji w naszym życiu i to podobnie powoduje depresję u osób, które tym bardziej u osób, które są narażone albo podatne na to, więc kolorterapia rozwiązuje te problemy i też jest fonoforeza, która zwiększa wchłanianie preparatów i dlatego ja tutaj dołączyłam ten serum hialuronowy. No, serum to już wiecie dlaczego, tak? Bo jest chociażby no, neutralnym. No i co my tutaj mamy? Mamy w tym mikromasaż, tak jak powiedziałam, bardzo przyjemne uczucie. Poruszamy tak naprawdę wszystkie komóreczki do działania. No, przy tym, co się dzieje, jaki efekt jest od tego wszystkiego? Przecież nam głównie o to chodzi i jaki efekt zauważymy? No, przede wszystkim zauważymy, że zmniejszają się zmarszczki, że skóra jest bardziej podciągnięta, że normalizuje się praca gruczołów łojowych, że no, skóra będzie bardziej rozjaśniona, mniej, bardziej nawilżona, mniej, no nawilżona na pewno bardziej nie z powodu tego preparatu, tylko z powodu tego serum, które będziemy wprowadzać w naszą skórę przy pomocy tego preparatu. Także to już jest taki gadżet, który no, można nawet powiedzieć, że jest taki gabinetowy, bo w gabinetach kosmetycznych są oczywiście taka aparatura. A to jest no, malutki, wygodny. Wszędzie go można nawet ze sobą wziąć. Oczywiście do pracy nie będziecie go brać, co tutaj dużo mówić, prawda? Ale gdzieś jakiś tam, bo jest oczywiście, możecie go zabrać ze sobą. Co przy koloroterapii, co tutaj trzeba wiedzieć? Bo tam jest taki guzik, który no, zmienia nam światło. Zmienia światło na czerwone, zielone i niebieskie. No, niebieskie światło przenika do skóry na głębokość 0,5 mm i nadaje się do skóry wrażliwej, do skóry skłonnej do telangiektazji, czyli do pękających naczynek. Dla skóry, dla skóry tłustej z trądzikiem, skóra, która ma stany zapalne,
To wszystko oczywiście będzie łagodzić, zmniejszać i tak dalej. Barwa zielona przenika na głębokość od 3 do 5 mm. Głównie działa na skórę i na skórę, na naskórek i skórę właściwą. I tutaj też znaczy będzie łagodzić jakieś stany zapalne przy rozszerzonych naczynkach krwionośnych, lepiej dotleniać przy skórze podrażnione, a skóra, barwa czerwona wnika do skóry na 8-10 mm i tutaj już no, działanie takie bardziej przeciwzmarszczkowe, regenerujące, bo tutaj głównie chodzi o pobudzenie fibroblastów i pobudzenie kolagenu i elastyny. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, mamy już zestaw numer 2 dla bizneswoman i tutaj jest krem do twarzy, koncentrat piękny i masażer do liftingu skóry, twarzy i ciała. To jest też taki super gadżet, mnie osobiście bardzo się podoba. Punktacja też jest fajna, ale zobaczyliście, że różnica oczywiście w tych zestawach jest, jeżeli chodzi o punktację, kolosalna. No i tam zestaw jest dobry i ten zestaw też jest dobry, bo krem, który dołączyłam do tego zestawu, koncentrat piękny. Jak wiecie, w tej serii Charm Collection mamy i koncentrat piękny, i krem żel akwaterapię. Ja wybrałam akurat koncentrat piękny, dlatego że on działa no porównując te dwa kremy, moim zdaniem jest skierowany bardziej na działanie takie przeciwzmarszczkowe. Tamten bardziej nawilżający, ten bardziej na regenerację, na zmniejszenie, no, na wygładzenie zmarszczek, tak? Na zmniejszenie raczej suchości skóry, tak, bo zmarszczki powstają przy skórze suchej czasami i wiecie, ja nie mogę powiedzieć, że zaraz tutaj wszystko powygładzę, bo tak nie jest, ale skóra może tak dobrze nawilżyć, że zmarszczki, czy tam nawet nie zmarszczki, załamania skóry, które powstały na skutek suchości skóry, na skutek nieprawidłowego spania, nieprawidłowej pielęgnacji, to przy pomocy takich kremów można taki stan skóry poprawić. A jeżeli te zmarszczki, załamania skóry nabyte już i wypracowane z wiekiem, to oczywiście żaden krem, żadne urządzenie Wam tego nie zrobi. Więc dlatego ja tutaj się poprawię, że mówię, że wygładzi zmarszczki, czy trzymajmy się tego, że będzie skórę dobrze nawilżać i będzie dobrze skórę regenerować. No i oczywiście ma też działanie takie lekko liftingujące, bo będzie działać na owal twarzy, dlatego ten krem stosuje się na szyję i na dekolt i właśnie w połączeniu z tym masażerem ma świetne działanie. W ogóle ja czasami widzę, czy słyszę coś takiego, że kobiety boją się nakładać, znaczy boją się dotykać twarzy swojej przy nakładaniu krem. I robią to w taki sposób. Widzicie, tak? Że lekko dotykają. Po części to jest, to niby tak się powinno, tak? Że tylko delikatnie, nie rozciągać, nie wprowadzać jeszcze bardziej w stres naszą skóry. Po drugie, ja uważam, że
nic nie zaszkodzi naszej skórze, póki ona jest wilgotna, czyli albo mokra, albo przepraszam, albo posmarowana kremem. I lekki masaż dla naszej skóry jest wskazany, więc ja osobiście czegoś takiego nie robię. Wiecie, krem posmarować i lekko dotykać. I ja czegoś takiego nie robię, ja smaruję wzdłuż linii, tak jak trzeba to robić. Zawsze krem odprowadzam na zewnątrz, ale przy tym robię, póki twarz jeszcze jest wilgotna od kremu, tłusta, to wykonuję masaż. Albo biorę ten masażer i wykonuję takie delikatne. Ja nie robię tego codziennie, ale tam powiedzmy, no, jest obok, więc mojego koszyka z kosmetykami, więc jak mi się chce, czas pozwala, to ja robię, zanim ten krem się wchłonie, to ja oczywiście sobie jeszcze się przyjadę tym masażerem, bo no, moim zdaniem on jest taki uniwersalny. Jeżeli jest zadać celem, to on tak naprawdę potrafi rozwiązać bardzo dużo problemów. I on może pomóc jak przy pielęgnacji twarzy, tak i przy pielęgnacji ciała. Wszystko zależy od tego, kto co woli. Super się sprawdza przy pielęgnacji ciała wtedy, kiedy mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, wtedy, kiedy mamy celulit. Na brzuchu działa fantastycznie. Na udach działa fantastycznie, tylko trzeba po prostu no, trochę popracować tam. No. To nie jest tak, że 5 minut i już po wszystkim. 20 minut i żeby skóra już taka była rozgrzana, czerwona, żeby to było widać i z jakimś preparatem naszym działającym antycelulitowo, to naprawdę będą super efekty. Możecie zrobić taki zestaw, możecie kupić taki masażer i połączyć go z naszym kremem antycelulitowym. Też będzie fantastyczna osoba, która no, wiecie na przykład, komu możecie dać taki prezent, kto walczy z tym, myślę, że co druga kobieta walczy z tym, tak, to myślę, że będzie zadowolona. Jeżeli chodzi o twarz, to wydaje mi się, że każda kobieta będzie zadowolona, bo każda ma problem albo będzie miała problem z wiekiem, tak? A ten problem głównie dotyczy oczywiście zmarszczek i oczywiście podwójnego podbródka i oczywiście takiej szyi indora. I żeby zapobiec, tak, i ogólnie każdy masaż, dlaczego ja mówię, nie bójcie się dotykać swojej twarzy, każdy masaż powoduje polepszenie mikrokrążenia skóry, więc taki dotyk delikatny moim zdaniem niczego nie daje. Po prostu trzeba zrobić porządny masaż. Nawet jak robicie demakijaż, to też bardzo dobrze tam wszędzie pod paluszkami podotykać, poczuć, że pod paluszkami macie mięśnie. Tam poczuć, że pod paluszkami macie nie tylko mięśnie, ale macie też tłuszcz, tak? Bo ten tłuszcz spływa nam na dół, robią się te chomiczki i te chomiczki co? W taki sposób dotykać? Nie, tylko trzeba tam naprawdę popracować i porozbijać tkankę tłuszczową. Na twarzy tak samo ta tkanka tłuszczowa się zbiera, zjeżdża na dół, tak samo jak na udach i pośladkach. Myślę, że zrozumieliście mnie. Poza tym jest dosyć prosty i przyjemny. No, może na brzuchu niekoniecznie jest przyjemny, bo on tak trochę zasysa skóry, no na udach tak sobie, no, można wytrzymać, można się dostosować i wytrzymać. Kolejny zestaw, możecie się zdziwić, ale ten zestaw jest dla informatyków. Dlaczego dla informatyków? No dla informatyków i może tak ogólnie mówiąc, dla osób, które dużo czasu spędzają przy komputerach. A dlaczego? Akurat ten zestaw. No, dlatego, że tak, ja zaraz przełączę slajd i będę mówić. Dlatego, że były przeprowadzone badania. I te badania
znaczy, o co chodziło w tych badaniach? Jak oddziałuje na naszą skórę, na nasz organizm promieniowanie, które daje nam monitor, tak? Praca przy komputerach albo no, przed telewizorami, teraz już telewizory mają teraz filtry takie ochronne i nawet już to światło niebieskie już nie jest takie w tych nowych telewizorach już jakby to trochę się zmieniło, ale przed komputerami to i tak dużo czasu spędzamy i zostało udowodnione, że te promieniowanie, te promienie głęboko wnikają w warstwy skóry i powodują przedwczesne starzenie. Co niższy kolagen, niższe elastyny, czyli działa podobnie jak działa promieniowanie słoneczne. A my wiemy, że promieniowanie słoneczne źle, znaczy, no, oczywiście źle oddziałuje na naszą skórę, a to promienie od monitora nawet głębiej wnika. Poza tym zmniejsza wytwarzanie melatoniny. A melatonina to nie jest tylko hormon snu. Melatonina też pewnie wiele takich ważnych funkcji biologicznych i można nazwać melatoninę jako taki robot sprzątający, który niszczy wolne rodniki, a wolne rodniki z kolei niszczą antyoksydanty. Więc no to jest takie, wiecie, jedno pociąga drugie. No i co? I niszczą komórki, więc trzeba używać po pierwsze filtrów i trzeba używać też kremów, które, znaczy kremów, preparatów, które zawierają dużo antyoksydantów. I w tym zestawie Vitaderm, seria Vitaderm, jest taka roślina, która, no jak została udowodniona, która jest takim bardzo silnym antyoksydantem i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Ma taką długą, dziwną nazwę. Ja spróbuję ją powiedzieć. Myrtamnacea. Niby no, taka piękna nazwa, ale jednak jest taka długa i dosyć trudna, ale u nas w firmie sporo takich długich, trudnych nazw, więc chyba już powinniśmy się przyzwyczaić do tego. Wracając do tego zestawu. Mamy tutaj piankę i mamy krem. I no, nieważne, czy za komputerem pracuje kobieta, czy mężczyzna, to są dwa takie preparaty, które myślę, że i mężczyzna, i kobieta będą używać. Pianka jest rewelacyjna, bo no, w ogóle jest wygodna aplikacja preparatu myjącego, oczyszczającego, no bo pianka, naciskasz i masz to czym cię trzeba się umyć, a każdy z nas myje twarz, nieważne czy to mężczyzna, czy to kobieta. I kremu regenerującego, ochronnego z dużą dawką antyoksydantów, które powinniśmy używać niezależnie od płci. Kolejny zestaw to jest zestaw dla babci i będziemy mieć tutaj dwa zestawy. Jeden zestaw dla babci ma w sobie profilaktyczny krem do stóp z olejem węża, ziołowy żel do nóg z lawitą i herbatę ziołową z kwiatami lipy. No, profilaktyczny krem do stóp, ostatnio dosyć dużo o nim mówiłam, więc moim zdaniem to jest taki uniwersalny krem, nie będę na nim długo się zatrzymywać, to jest taki uniwersalny krem dla wszystkich, dla wszystkiego, jest taka chodząca domowa apteczka,
który można używać absolutnie do wszystkiego, nie tylko na pękające stopy. Na jakieś zadrapania, na suche łokcie, kolana, usta, opryczki, takie rzeczy, to ten krem się używa. I Slavitan, który, no, wiecie, wydaje mi się, że w pewnym wieku to wszyscy już będziemy używać Slavitanu, czy Rtofitu, czy Turmalinu. No tak to już jest i wiecie, że osoby, które już w pewnym wieku, im dosyć ciężko się poruszać i poruszają się albo przy pomocy kul, lasek, czy chodzików, czy ogólnie chodzić im dosyć trudno, bo pewne są problemy. Slavitan jest głównie na naczynka, na żelaki. Oczywiście ostatnio u nas był webinar na ten temat, więc też nie będę dosyć głęboko jeszcze wchodzić w ten temat, ale powtórzę, że jeżeli żelaki dosyć poważne, więc Slavitan mało w czym pomoże, albo tylko na chwilę, więc oczywiście tutaj lekarz i tak dalej. Natomiast jeżeli są ciężkości w nogach, jeżeli pajączki i dopiero się te problemy pojawiają, no to wtedy oczywiście Slavitan może załagodzić te problemy. Ale tak czy inaczej, myślę, że to jest taki temat, który jednak trzeba zbadać u lekarza. I herbatka ziołowa z kwiatami lipy, lukresem, maliną. I kto tu nie lubi dobrej herbaty? Myślę, że absolutnie każdy. I jeszcze taką dobrą herbatę, która wzmacnia odporność, herbata właśnie i na odporność, i na przeziębienie, i na dodatek jest jeszcze smaczna. Kolejny zestaw dla babci to jest krem profilaktyczny do stóp, o którym przed chwilą mówiłam. To jest ziołowy krem do nóg Slavitan, tak? I plaster kosmetyczny ziołowy Yankang. W ogóle ja osobiście bardzo lubię plastry Yankang i Wutong i myślę, że osoby starsze bardzo docenią te plastry. Yankang bardzo dobrze się sprawia przy bolących stawach. Ma działanie takie lekko rozgrzewające, ma działanie przeciwbólowe i jeżeli są jakieś problemy, no to oczywiście dobrze byłoby zastosować w kuracjach. I główne działanie, o co chodzi, jeżeli jestem zapalny, tak, no to tam przecież trzeba to wszystko załagodzić i poprawić krążenie. 75 składników o działaniu przeciwzapalnym i 25 składników o działaniu przeciwbólowym. Nie będę mocno się zatrzymywać, znaczy w ogóle nie będę aż tak zagłębiać się w składniki na dzisiejszym webinarze, bo nie jest to temat na dzisiaj, więc chciałabym zrobić oddzielny temat i tutaj też porozmawiać o akupresurze, bo dosyć ciekawe to jest. Poza tym mamy sporo też plastrów, jeszcze innych, o których uważam, że trzeba mówić. Tylko o tym, jak działają dzisiaj w tym webinarze, jak działają plastry Yankang i Wutong. I w zestawie dla dziadka jest plaster Wutong, jest żel do masażu ciała Ortofit i jest złoty amarant. I plaster Wutong jest moim zdaniem, jeżeli porównywać te dwa plastry, Wutong i Yankang, to Wutong jest takim plastrem ciut mocniejszym.
Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Skąd się o tym wiem? Z jakiegoś szkolenia o tym wiem, a poza tym tak też sprawdziłam na sobie. I wutong, znaczy jeżeli coś się stało, tak, czyli bolą stawy, czyli to już jest takie, wiecie, wiekowe, czy skręciliście kostkę, to zawsze zaczynać terapię trzeba od plastru wutong i przechodzi dopiero potem na plastry yangkang. Plastry, znaczy i jeden, i drugi zmniejszają uczucie dyskomfortu. To, że pomagają, to jest na 100%, bo tyle, ile razy ja miałam problemów, to fantastycznie działają. Żadna maść mi tak nie pomogła, jak te plastry. Poza tym pomagają nie tylko przy dolegliwościach związanych ze stawami, ale też przy bolących mięsiach, przy jakichś tam rozciągnięciach, przy nawet, wiecie, przywiala na przykład, to też super pomagają te plastry przykleić i już po wszystkim. 8 godzin działa ten plaster, potem trzeba dać parę godzin odpocząć i przykleić kolejny. Co tutaj jeszcze takiego najważniejszego powinnam powiedzieć? No, jak widzicie na slajdzie, to jest absolutnie wszędzie, pomaga nawet przy bólach menstruacyjnych. No, to jest tak dla osób ciut młodszych. Wygodne też, że nie brudzi odzieży, wiecie, jak z maściami jest, tak? Co jest też najważniejsze, to są plastry, nie trzeba łykać tabletek, więc nie ma skutków ubocznych ze strony układu pokarmowego. Naturalne składniki, no i to, co to, ja po prostu jestem zachwycona tymi plastrami i po prostu tyle razy, ile mnie pomagali, więc będę zawsze polecać i są rewelacyjne. I tutaj też jest 75 składników o działaniu już przeciwbólowym, dlatego jest taki, wiecie, pierwsza pomoc, bo przecież trzeba zlikwidować ból, prawda? I 25 składników przeciwzapalnych. Żel do masażu Ortofit to jest żel, który też jest przeznaczony do masażu ciała w okolicach stawów rąk i stóp, a także kręgosłupa. Chodzi o poprawę mikrokrążenia, bo tam, gdzie boli, to znaczy, że tam są niedotlenione komórki. To znaczy, że tam jest stan zapalny, prawda? Więc trzeba zlikwidować ten stan zapalny. I takie fajne preparaty, jak Ortofit, plastry, płynny plaster, to wszystko świetnie nam pomagają żyć. No, uważam, że marzenia, a nie firma. Dalej. W Ortoficie jest taki składnik, który ochrania cząstkę stawową, to jest siarka, organiczna siarka, i to jest taki najważniejszy, oprócz tych wszystkich innych już takich składników ziołowych, to ten jest takim najważniejszym. I on udowodniono, że on działa na zasadzie ibuprofenu, o którym wszyscy wiemy, bo jeżeli coś boli, to oczywiście w aptece najczęściej polecają ibuprofen, bo to jest taki, no, jeden z najsilniejszych preparatów przeciwbólowych. I złoty amarant. Dlaczego wybrałam ten suplement? Dlatego, że no, to, że wszyscy potrzebujemy takiego suplementu, to jedna rzecz, a to, że w pewnym wieku, znaczy w wieku dojrzałym,
takie osoby jeszcze bardziej potrzebują na suplementy, które ogólnie na taką już porządną suplementację, dlatego że takie osoby już przez jedzenie nie dostarczają sobie wystarczająco witamin, a po drugie też organizm jakby już pracuje na innych obrotach. I jeżeli my dbamy o te osoby, a dbajmy o osoby starsze, to olej z amarantusa, to jest taki główny składnik tego suplementu, on będzie, myślę, że w pełni pomoże zwalczyć z różnymi problemami, które już dotyczą w tym takim dojrzałym wieku. Tu jest 100% naturalny olej zarobków amarantusa i powiem Wam, że to jest rzadkość, bo bardzo ciężko wydobyć olej właśnie z zarobków amarantusa. I on jest właśnie takim najcenniejszym składnikiem tej rośliny. A z kolei ten olej ma najważniejszy dla nas, dla naszego organizmu składnik jak skwal. I ponieważ skwalem działa antyrakowo. Można powiedzieć, że ma wiele takich anty-anty i antyrakowy, antygrzybiczy, czyli tak ogólnie oczyszczająca na cały organizm od tego, od tych złych rzeczy, które się zbierali powiedzmy tak latami. Tutaj są wiele nienasycone linolowe kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla naszego organizmu, żeby właśnie wyczyścić jego z toksyn. Witamina E znamy, że to jest taki najważniejszy, najsilniejszy antyoksydant, który właśnie jest też takim składnikiem antyrakowym. Są też karotenoidy. Karotenoidy to są mówiąc, to jest witamina A w innej postaci. To są fosfolipidy jeszcze. Fosfolipidy obniżają poziom cholesterolu we krwi. A jak wiemy, u osób starszych jest najczęściej podwyższony poziom cholesterolu i też są fitosterole, które wzmacniają odporność naszego organizmu. Mamy zestaw dla mężczyzn. Często jest tak, że nie wiemy, albo bijemy się z myślami, chyba każda kobieta bije się z myślami, co tutaj dać w prezencie, bo i paski, i zegarki, i to już to wszystko już było. I tak naprawdę ciężko z mężczyznami, z kobietą jest o wiele łatwiej. Mamy zestaw, w którym dwa zestawy. W pierwszym zestawie jest balsam regenerujący po goleniu, jest krem do golenia i żel podprysznic ze srebrem. To są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście mamy więcej kosmetyków dla mężczyzn, ale z mężczyznami jest, można powiedzieć, i trudniej, i łatwiej. Trudniej dobrać, łatwiej dobrać kosmetyki. Bo żel podprysznic mężczyzna może stosować jako preparat 2 w 1. To może być i szampon, i może być jako żel. Czyli jednym kosmetykiem umyje całe ciało. A zobaczcie, w tym zestawie szampon jest gratis. Praktycznie tak, więc to jest taka fajna rzecz. Fajna rzecz, owszem, ale fajnie, że jest w tym, że jest taka możliwość jeszcze gratis mieć żel pod prysznic.
Krem do golenia dla mężczyzn. No, praktycznie każdy mężczyzna się goli, prawda? Mało kto ma brodę albo trymerem goli, taki na sposób włoski. Najczęściej każdy mężczyzna goli się, więc krem do golenia zawsze się przyda. Balsam regenerujący po goleniu uważam, że jest fantastyczny. I żel pod prysznic ze srebrem, no dlaczego ze srebrem? Dlatego, że skóra mężczyzn różni się od naszej skóry i ona jest grubsza i gruczoły potowe, znaczy bardziej działają i no powiedzmy tak, srebro niszczy bakterie, które powodują, znaczy zaraz kropkę postawię. Srebro niszczy bakterie i powoduje uczucie świeżości, czystości na dłużej. I właśnie dlatego w tym żelu jest srebro, poza tym niesamowicie przyjemnie pachnie. Balsam z kolei bardzo tak fajnie łagodzi wszystkie podrażnienia i w ogóle no ja próbowałam, powiem wam, że świetnie nadaje się jako kosmetyk pod makijaż. Potem balsamie naprawdę każdy podkład dobrze siedzi, więc jak gdzieś wyjeżdżacie w czasy z mężem, możecie nie brać swoich preparatów kosmetycznych na dzień, tylko weźcie jeden produkt męski albo pożyczcie i będzie z głowy, no, przynajmniej mniej różnych buteleczek. Tak, co ja jeszcze tutaj nie powiedziałam? No, możecie też skomponować własny zestaw, bo jest, tak jak powiedziałam, jest sporo produktów. W każdym bądź razie cała ta seria męska jest skomponowana tak, żeby, znaczy, no, dla męskiej, żeby to uwzględnić wszystkie specyfiki męskiej skóry. Zestaw dla mężczyzn numer 2. Pani Janka pyta, co zrobić, żeby te plastry nie uczulały skóry. Plastry o włóczonki Janka, rozumiem. Mnie też czasami uczulają, no znaczy uczulają, powstaje wysypka. Ja rozumiem, że o to chodzi. To dlatego, że plaster działa jako taki suchy kompres. I w tym miejscu, w którym nakładamy plaster, skóra nie oddycha. To jest, z jednej strony to jest dobre dla tego miejsca, tak? Bo tam jest stan zapalny, więc nam trzeba tego się pozbyć. I to jest dobrze, że nie ma powietrza, bo jak powietrze się dostaje, to wtedy już przestaje działać. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony przy tym, jak długo nosimy przez no, 8 godzin na noc na przykład, tak, zakładamy albo przez cały dzień, no to wtedy wiadomo, to no, dlatego ja też powiedziałam, że no u mnie przynajmniej tak się sprawdza. Noszę kilka godzin, na przykład 4-5, potem robię, znaczy sprawdzam stan skóry, jeżeli nic się nie dzieje, a na pewno już będzie mi lżej, tak, bo działanie plastru jest i jeżeli nie ma wysypki, no to wtedy ja jeszcze zostawiam. A jak już widzę, że zaczyna mi swędzić na przykład, albo zaczynają kroski się pojawiać, no to wtedy ja odklejam i przez chociażby 2 godziny daje skórze odpocząć. No, tam też muszą wszystkie te procesy, musi skóra się dotlenić, tak powiem. I potem znowu przyklejam. Tak, to, tak,
Tak, u mnie się sprawdza, więc ja też tak polecam Wam robić. To nawet nie wolno nalepiać plastra na to samo miejsce. No, znaczy, jak nie wolno nalepiać? A jeżeli kostka boli, a jeżeli skręciliście kostkę, to w jakim miejscu jeszcze nam przykleicie? To i tak będzie, tak czy inaczej, plaster jest dosyć szeroki, więc tak czy inaczej nawet jeżeli przesuniecie trochę, to i tak część będzie zahaczona tym, więc ja rozumiem, że gdyby jakieś, no powiedzmy, na kolano nakleić, no to wtedy tam trzeba będzie też nóżeczkami powycinać tak, żeby tą rzepkę okleić. Ale mimo wszystko to i tak cały czas naklejacie na to samo miejsce. Albo na przykład przywiala, szyja boli. To, no i jak przesuniecie ten plaster? Naklejacie plaster w całości i tyle. I tam chcesz czy nie chcesz, to jeżeli to robicie 2-3 razy, to tak czy inaczej to się pojawi jakaś tam wysypka, ale to mija. To nawet nie jest uczulenie. To jest po prostu reakcja skóry na plaster. I nieważne, czy wy plaster przykleicie z CMD, czy będzie plaster inny. I to nie chodzi o uczulenie na składniki, to nie to. Możecie kupić zwykły plaster przykleić, którym opatrunek robicie i długo potrzymacie go na skórze i będzie ta sama reakcja. To samo. Uczono mnie, że plaster się dzieli na trzy części, zakłada się wąskie plasterki, no, w zależności od tego, w jakie miejsce my przyklejamy, oczywiście. Chodzi o to, żeby w to miejsce, na które przyklejamy, nie dostało się powietrza. Więc jeżeli obszar tego miejsca jest duży, to naklejamy cały plaster. A jeżeli to miejsce jest małe, no to dzielimy plaster oczywiście jeszcze mniejsze kawałki. A jak robimy na kręgosłup? Na kręgosłup nie przyklejamy, tylko wycinamy cieniutkie plasterki i robimy po jednej i drugiej stronie kręgosłupa. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Jak będzie u nas temat dotyczący plastrów, to oczywiście o tym no, bardziej się zagłębimy. Także to nawet nie o to chodzi w tej chwili już, jak my przyklejamy. Przykleić trzeba tak, żeby nie dostało się powietrza, żeby plaster nie odchodził. Więc tak czy inaczej musicie kombinować nożyczkami, przykleić, żeby to się przykleiło dobrze. Jeżeli to jest rzepka, no to rzepka wiadomo jest wypukła, więc trzeba zrobić, okleić tak i nożyczkami tam podciąć, żeby to dobrze się trzymało. Tak to trzeba zrobić. A jeżeli chodzi o świąt czy wypryski, znaczy, no tak, bo to takie drobne wypryski, u mnie przynajmniej tak to wygląda. To wszystko jest, to nie jest uczulenie, to tylko z powodu plastra, więc czy ten plaster, czy będzie jakiś inny plaster, to i tak on będzie w taki sposób działać. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest uczulenie, to jest po prostu nie oddycha skóra pod plastrem. I tyle. Dobra, jedźmy dalej. Do plastrów będziemy jeszcze wracać. Zestaw dla mężczyzn numer 2 to jest bielizna. My już powoli kończymy, powoli się zbliżam do końca, więc niedługo zostało. Bielizna męska z turmalinem i kosmetyczny plaster ziołowy dla ciała Jawszan. No, to jest zestaw, który można sprezentować w każdym wieku mężczyźnie, czy to będzie już dojrzały, dla dziadka robimy taki prezent, czy to będzie mężczyzna jeszcze w młodym wieku. No, różne problemy mogą być, jak u kobiet, tak i u mężczyzn. I wiecie najlepiej, dla kogo ma być ten prezent, prawda? I oczywiście, no, to jest taki bardzo, taki, no,
No fajny, fajny, fajny to prezent. Uważam, że to jest bardzo dobre, ale takie też dla osoby, którą, no raczej dla męża albo dla taty. Dla osoby bardzo bliskiej, uważam. Taki prezent. No, dla kolegi na pewno takiego prezentu nie zrobicie. Co my tutaj, no oczywiście nie dość, że ta bielizna fajnie wygląda, no fajnie, prawda, że fajnie wygląda, no na tym modelu, no to tym bardziej. Poza tym oczywiście chodzi tutaj o turmalin, chodzi też o skład, bo jest bawełniany bielizna 100% i turmalin w strefie mieszka i on, co jest to, akurat w tym momencie, jeżeli ogólnie turmalin może działać rozgrzewająco, to w majtkach nie ma czegoś takiego. Nie powoduje uczucia ciepła, czyli takie normalne, majtki jako majtki, tak powiem. No, oczywiście fajne działanie przez turmalin. O turmalinie też niedawno mówiłam, tylko powtórzę, bo być może słuchają osoby, które dopiero teraz mnie słyszą, dopiero teraz wiedzą, słyszą coś o turmalinie. Turmalin to jest taki minerał, który, no, można powiedzieć, jedyny minerał na Ziemi, który wytwarza pole elektromagnetyczne. A organizm człowieka też wytwarza pole elektromagnetyczne. I właśnie turmalin oddziałuje na ludzkie ciało na poziomie elektromagnetycznym. I w rezultacie następuje poprawa krążenia. U nas w ogóle w całym organizmie chodzi głównie o prawidłowe krążenie. Bo jak będzie prawidłowe krążenie, to wszystko wtedy działa tak, jak powinno działać. I w rezultacie się następuje poprawa krążenia i wszystkie te procesy metaboliczne działają, jak powinny działać. Turmalin w wyniku ciepła ludzkiego wytwarza promieniowanie podczerwone, które wywołuje drganie właśnie cząsteczek i zwiększa przypuszczalność błon komórkowych. No tak mniej więcej, tak jak no, działa turmalin. Wygodne w tej bieliźnie no, jest tak, że można no, najlepiej w niej położyć się spać. No tak przynajmniej jest zalecane. Może słuchajmy z mężczyźni, albo w ciągu dnia założyć i nosić. Nam tutaj producent zaleca rozpoczynać od 15 minut aż do 8 godzin, więc pewnie dlatego wygodniej jest nakładać na noc. Kto powinien nosić takie majtki, taką bieliznę? No, osoby, które mają problemy znaczy osoby małoaktywne, przy małoaktywnym trybie życia, przy pracy siedzącej, informatyce, tak, bo siedzą, osoby, które długo prowadzą samochód, dużo siedzą, prawda? Osoby przy problemach z prostatą i potencją. No, tak naprawdę to praktycznie każdy mężczyzna, bo każdy mężczyzna najczęściej to dużo siedzi. I plaster Jałuszyn, który pomaga w tych wszystkich dolegliwościach. Fitoplaster ma składniki naturalne i korzystnie wpływa na stan nerek, na stan układu moczowego i no, jakby łagodzi te wszystkie problemy, dolegliwości i w połączeniu z majtkami
powinien dać bardzo dobry efekt. I ostatni zestaw, zestaw Masterclass, to jest w tym zestawie jest peeling uniwersalny cytrynowy, jest sól do ciała, zielona herbata i krem do rąk z tłuszczem węża. No, dużo o tym zestawie chyba też nie powinnam mówić, bo wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Peeling uniwersalny używamy, chyba każdy, kto przychodzi do naszej firmy, używa, więc działanie peelingu wiemy. I starajmy się też polecać taki peeling innym osobom i dlatego fajnie, że on właśnie jest dołączony do zestawu. Dlaczego? Dlatego, że peeling jest peelingiem enzymatycznym, nie ma zdzierających kuleczek. Bardzo łagodnie złuszcza martwe naskórek i jest polecany jak do rąk, do stóp, tak i do twarzy. Natomiast sól do ciała to już jest jako sól do ciała, ma grudki, które ścierają martwy naskórek, ma obłędny zapach. No, moim zdaniem, a wiadomo, zapach to zapach, każdy musi wiedzieć, pasuje, nie pasuje. Ale myślę, że zielona herbata jest takim uniwersalnym zapachem. Jest, moim zdaniem, jest dosyć delikatny ten peeling, nie mocno ściera martwy naskórek. I krem do rąk z tłuszczem węża. Wszystkie kosmetyki, które mamy z tłuszczem węża, są takimi produktami mocno regenerującymi. Więc dla bardzo suchej skóry rąk, dla skóry takiej odwrotnej, dla skóry z podrażnieniami, dla skóry pękającej, ten krem będzie jak najbardziej wskazany. No i to byłoby wszystko z mojej strony. To już koniec z tymi zestawami. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu pomogłam. Może dobrać, może przemyśleć, może jakieś tam będziecie mieć swoje pomysły w stworzeniu własnych prezentów. A w każdym bądź razie macie jeszcze czas do robienia, czy do świąt, już niedługo. No i co? Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Pani Janka tutaj mi napisała, mnie robią się zaczerwienia, które trzymają się kilka dni. To jest reakcja skóry, tak może być, ale jeżeli przy tym nic poważnego się nie robi, jest tylko zaczerwienienie, to no, skoro potrzebuje potem się zregenerować, proszę posmarować pantenolem. Nie, to wtedy wszystko no, jest ok. Jeżeli robi się, nie wiem, jakieś poważniejsze problemy, jakieś oprócz zaczerwienienia, to po prostu no, trzeba, być może wtedy jest już jakaś reakcja na składnik, bo trzeba pamiętać, że to są składniki naturalne i może wszystko być. Także wszystko z wyczuciem trzeba robić. Każdy z nas zna swój organizm najlepiej. Jak postępować z nim też wiemy najlepiej. Dobrze, widzę, że nie macie do mnie pytań. W sumie, no jakie tutaj mogą być pytania? Wszystko jasne, bo tutaj zestawy, coś dla przypomnienia, tak jak powiedziałam, i ewentualnie czasami po prostu brakuje nam pomysłów i dobrze będzie, jeżeli ktoś nam coś podpowie. My już w tym roku chyba się nie zobaczymy. Czy się zobaczymy? No, w każdym razie już do świąt na pewno my się nie zobaczymy. Ja życzę wszystkim wesołych
takich udanych, spokojnych świąt i jeżeli w tym roku się nie zobaczymy, to też życzę lepszego kolejnego roku i mam nadzieję, że wszystkie te niepowodzenia i trudności zostaną w tym roku. Wszyscy wiemy, że ten rok był dosyć trudny, ale on już się kończy, a my czekamy na święta, a święto to zawsze dobry humor, zawsze jest jakaś odmiana, zawsze jest jakaś nadzieja na to, że będzie lepiej. Także trzymajmy się tego i niech tak będzie. Wesołych świąt. Pa, pa.